Rozwiąż równanie. X trzecich dodać x drugich równa się 1 odjąć x szóstych. Rozwiązywanie takiego równania zaczynamy od pomnożenia obu jego stron przez wspólny mianownik znajdujących się w nim ułamków. Takim wspólnym mianownikiem będzie liczba 6. Teraz musimy przypomnieć, jak mnożymy ułamki przez liczby. Zacznijmy od ułamka 1 trzecia. Pomnóżmy ten ułamek przez liczbę 6. Zaczynamy od zapisania takiego mnożenia na wspólnej kresce ułamkowej. Mianownik ułamka przepisujemy. Skracamy teraz licznik i mianownik przez 3. 6 podzielić przez 3 to 2, 3 podzielić przez 3 to 1. Mnożymy licznik przez licznik, czyli 1 razy 2 to 2. Mianownik przepisujemy. Dwie pierwsze, to po prostu 2. Takie obliczenie jest dość długie, i w przypadku rozwiązywania równań warto jest skorzystać z innego sposobu. Zamiast wykonywać działanie na ułamkach, możemy takie obliczenie wykonać znacznie szybciej. Wystarczy 6 podzielić przez 3. Otrzymamy 2 i 2 razy 1, 2. Uzyskujemy taki sam rezultat. Sprawdźmy jeszcze dla innego przykładu. Mnożymy ułamek 1, 2 przez 6. Ponownie. Zapisujemy na wspólnej kresce ułamkowej. Skracamy licznik i mianownik przez 2. W liczniku zostanie 3, w mianowniku 1. Pomnóżmy. 1 razy 3 to 3. Mianownik przepisujemy. 3 pierwsze to 3 całe. Sprawdźmy, czy taki sam rezultat uzyskamy skróconym sposobem. Wystarczy 6 podzielić przez 2. Otrzymamy 3 i 3 razy 1, 3. Rozwiązując równanie, będziemy mnożyli ułamek przez liczbę właśnie takim skróconym sposobem. Najpierw liczbę 6 podzielimy przez 3, wynik, który uzyskamy, pomnożymy przez 1. Podobnie w przypadku ułamka 1, 2, 6 dzielimy przez 2, otrzymujemy 3. 3 razy 1, 3. Przejdźmy do dalszych działań. 6 podzielić przez 3 to 2, 2 razy x to po prostu 2x. 6 podzielić przez 2 to 3, 3 razy x, 3x. Piszemy dodać 3x. Przepisujemy znak równości. 6 razy 1 to 6. Przepisujemy minus. 6 podzielić przez 6 to 1. 1 razy x to x. Przenosimy niewiadome na lewą stronę równania. Po prawej stronie mieliśmy minus x. Piszemy plus x. Po prawej stronie została liczba 6. Sumujemy x -y znajdujące się po lewej stronie równania. 2x plus 3x to 5x dodać x 6x. 6x równa się 6. Obie strony. Równania dzielimy przez 6. x równa się 1. 6 podzielić przez 6 to 1. Oczywiście takie równanie możemy również rozwiązać Wykonując działania na ułamkach, sprowadzając te ułamki do wspólnego mianownika, dodając, odejmując ułamki. Jednak taki sposób byłby dość skomplikowany. Łatwiej jest pomnożyć na początku obie strony równania przez wspólny mianownik ponieważ w ten sposób pozbywamy się ułamków, a nasze obliczenia stają się dużo łatwiejsze.